Hetman Jan Klemens Branicki uznawany jest za wybitnego mecenasa sztuki. Dzięki niemu w Białymstoku i na Podlasiu pojawiły się trendy artystyczno-kulturalne, modne w ówczesnej Europie. Pierwszy odcinek cyklu Jan Klemens Branicki, wielki mecenas sztuki, chcielibyśmy poświęcić operze i teatrowi dworskiemu, który działał w Białymstoku za sprawą wielkiego hetmana. Wszystko działo się oczywiście w pięknej rezydencji Jana Klemensa Branickiego. Rezydencja była tym magnesem, do której ściągali wszyscy możni tamtej Europy. Jan Klemens Branicki dbał nie tylko o wygląd tego miejsca, ale też i o ducha, które wypełniało całe te pięknie urządzone przestrzenie. Jednym z elementów był teatr, była opera, czy jak to wówczas nazywano, Opernhaus, dom dla opery. Choć pierwsze przedstawienia operowe odbywały się w pałacu, w jednej z sal. Gdy nabrała ta działalność pewnego rozmachu, Branicki postanowił wybudować osobny budynek na operę. Rozpoczął gdzieś pewnie koło 1762. W 1763 roku dano tam już pierwsze przedstawienie. Były to najczęściej sprowadzane wówczas z Włoch jakieś montowane na tę okoliczność zespoły, śpiewaczki, śpiewacy i królowała też to wówczas włoska opera, nie najwyższych lotów. Były to często wodewile, ale takie były gusta, takie były potrzeby. Nas by pewnie bardziej interesowało, gdzie ten teatr był, jak on wyglądał. Stał mniej więcej tak w pobliżu dzisiejszego Kawelina na Plantach, tuż za dzisiejszym też ogrodzeniem ogrodów pałacowych. Był to budynek drewniany, choć napisano, że i piętrowy. Były w nim w środku specjalne, bardzo pięknie, wygodnie urządzane loże w liczbie 20. Natomiast reszta publiczności siedziała na ławach. Ale nie były to byle ławki, tylko były to specjalnie tapicerowane, wyściełane ławy. Loże też kapały od przepychu. No, pamiętajmy, że w tej sali siedziały też i koronowane głowy. Gdy wchodziło się do tegoż teatru, to na elewacji, na zwieńczeniu tej elewacji były dwie tarcze herbowe z gryfem, czyli herbem Branickich i ciołkiem. Tu z kolei był to herb Izabeli Poniatowskiej i jakieś teatralne figury. Zresztą cały budynek był wymalowany w teatralne też przedstawienia. Co ważnego, była tam pierwsza obrotowa scena w Białymstoku. No, bez żadnego wielkiego mechanizmu kręcono tym kołowrotem ręcznie po to, żeby obracać dekoracjami. Gdy zmieniała się akcja, hop, przekręcano i już szły następne odsłony tych wodewili. Był też specjalnie zorganizowany system oświetlenia. No, elektryczności nie było, ale doskonale sobie tym radzono z łojowymi lampami. Jak pisze Nela Szczuka w swoim artykule Białostocka rezydencja Jana Klemensa Branickiego jako jeden z ośrodków kultury muzycznej Rzeczypospolitej XVIII wieku, opublikowany w czwartym numerze pisma Białostocczyzna z 1995 roku, jeszcze na początku XVIII wieku na dworach dominuje muzyka ku prostej rozrywce. Jednak już w połowie wieku pojawiają się nowe formy zachodnioeuropejskiego życia muzycznego, a mianowicie gatunki operowo-symfoniczne, dla których wykonania należało stworzyć profesjonalne szkoły. Do dworskich tradycji związanych z czasami Jana Klemensa Branickiego nawiązuje działalność zespołu Capella Antiqua Białostocienzis, prowadzonego przez instruktorów Domu Kultury Śródmieście w Białymstoku. Zespół wykonuje muzykę, pieśni, tańce dworskie, starofrancuskie, włoskie, angielskie i polskie z okresu renesansu i baroku. Wiemy, że Jan Klemens nosił się raczej z Polska, ale jego małżonka Izabela Branicka z kolei bardzo z Francuska. Stąd też sięgnęliśmy po tańce barokowe, żeby wpisać się w
w charakter naszych tutaj właśnie rezydencji branickich i Pałacyku Gościnnego i Pałacu Branickich. Często występujemy w tych obiektach, bo są one przepiękne. Chcieliśmy się również dostosować do tych obiektów, dlatego też mamy piękne stroje barokowe właśnie w stylu francuskim, jakie Izabela Branicka tutaj przywiozła ze sobą, można by rzec, z Warszawy, bo raczej nie widzimy Klemensa w stroju francuskim, zawsze on jest w stroju polskim. Natomiast Izabela Branicka jak najbardziej propagowała tą kulturę francuską. Nie mówię, że polskiej, nie polską również, ale jednak główny nacisk wtedy był na tą kulturę i na język francuski. I te tańce również w swoim zespole, w naszym zespole Domu Kultury Śródmieście, zespole Capella Antiqua Bielostocensis, staramy się pokazywać, odtwarzać jak najwierniej. Niektóre choreografie są oryginalne, a niektóre są tworzone przeze mnie bądź przez innych choreografów. Doktor Anna Oleńska, autorka książki Jan Klemens Branicki, Sarmata Nowoczesny, twierdzi, że Jan Klemens był jedną z najważniejszych postaci schyłku I Rzeczpospolitej. Pamiętajmy, że w pałacu Jana Klemensa Branickiego przebywali liczni artyści i poeci, m.in. Elżbieta Drużbacka oraz artyści malarze Sylwester Augustyn Mirys i Antoni Herliczka. Hetman założył Wojskową Szkołę Inżynieryjną, Pensję dla Panien, Operhaus, czyli komedialnię, oraz Operę Włoską i Balet.